Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Halo, słucham. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Centrum Opatrzności Bożej się kłania Warszawa. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. Ja połączę z księdzem Krzysztofem Mindewiczem w sprawie przekazania serca. Dobrze, momencie. Proszę, niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak. Witajcie, krakowskie przedmieście. No, radosna nowina w tej chwili dociera do nas. Czym prędzej śpieszymy przekazać ją również i wam. Jutro w godzinach popołudniowych przyjedzie przedstawiciel kupującego serce Chopina. Wydać musicie gdzieś między 12 a 12.30. Tak, tak. Prosimy o przygotowanie serca Chopina. Podobno konwój przyjedzie jakiś, albowiem to skarb wielki dla nas w tej chwili do Szwecji. Transportowany będzie Sven Huskvarna. W tej chwili wynegocjował najwyższą kwotę. Czy godzina 14 to będzie dobra pora na odebranie serca? Jak na odebranie serca? No, no serca Chopina. To przecież u was w parafii spoczywa. No tak, ale... To ksiądz nic nie wie? Nie. Ale to znaczy, może... No, no, zbiórka narodowa robiona była, pieniędzy niestety zbrakło i tutaj decyzją... To Gazeta Wyborcza wpadła na taki pomysł i myśmy... Żeśmy zlicytowaliśmy serce Chopina, sprzedane zostało. Ksiądz nie czyta Gazety Wyborczej? Nie, nie czyta. A, nie czyta ksiądz. No to... Nie, przepraszam, ale ja niczego nie rozumiem. Dobrze, to proszę księdza, to my w takim razie zadzwonimy, bo myśleliśmy, że no dobrze, to możemy z wyższej instancji w takim razie poprosimy, żeby tutaj kuria biskupa z wami się skontaktowała. Serce wydać musicie, no sprawa państwowa. No. A ksiądz jest, widzę, też zadowolony. Cieszymy się też, tak jak ksiądz. Dziękujemy. Szczęście, no. Radość, widzę księdzu usta. Ale o to chodzi, księże drogi, bo... Nie. Radość wielka i w nasze serca zagościła. No, żal będzie się rozstać ze skarbem narodowym, ale cóż począć. No. Wesołych świąt! Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK Rock. Więcej na www.skrock.pl.